Bezpieczeństwo było jednym z tematów czwartej sesji Rady Powiatu Pajęczańskiego. Radny Marek Szydłowski dopytywał komendanta pajęczańskiej policji, podinspektora Grzegorza Czubakowskiego, o głośną serię włamań, możliwość zwiększenia ilości pieszych patroli oraz ogólny stan bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Ja jestem zadowolony i uważam, że Państwo powinni być zadowoleni, ponieważ ograniczyliśmy przestępczość o około 30%. Czyli tych przestępstw w 2014 roku było mniej o 30%. To jest sprawa pierwsza. Jeżeli chodzi o sytuację włamań, faktycznie grupa została zatrzymana. I ta grupa została zatrzymana zaraz po włamaniu, po jednym włamaniu tutaj u nas. No, ja tu mam tyle, ile mam. I to jest, ja się do tego tu też przychylam, tak, żeby były te patrole piesze, bo to jest fajnie, widać tą policję, ale mówię, kwestia etatów, zwolnień lekarskich i tak dalej, no, jeżeli jest to możliwe, ja zawsze jestem za tym, żeby patrole piesze się pokazywały. Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować panu komendantowi za sprawną akcję, która przyczyniła się do ujęcia złodzieja, który wtargnął na teren szpitala. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, też jeszcze dziękuję za wcześniejszą interwencję. Bodajże 2-3 miesiące temu pracownicy skradzono samochód. Ktoś wtargnął do szpitala, wyjął kluczyki i ten samochód został też dzięki policji odnaleziony. Także serdecznie dziękuję. Ale też... Grzegorz Melka, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, zreferował podejmowane przez jego jednostkę działania prewencyjne oraz przedstawił pojawiające się problemy sprzętowe. Komenda powiatowa potrzebuje dwóch samochodów. Jest to jeden samochód ciężki, drugi samochód średni. Wszystkie samochody w Straży Pożarnej posiadają pewien okres czasu użytkowania i w ubiegłym roku właśnie te okresy wyszły. Będziemy się starać, tutaj jak komendant wojewódzki był na naradzie, jest taka nadzieja, że w roku bieżącym, ewentualnie w przyszłym, te samochody będziemy mogli pozyskać. Ostatnie dwa punkty sesji to interpelacje oraz zapytania i wolne wnioski składane przez radnych. Identyczna, ale powtórzę, dotycząca poprzedniego starosty i obecnego starosty pana Jana Rysia. I znowu, czy był wypłacony ekwiwalent za urlop? Jeżeli tak, to ile dni, jaką to kwotę uczyniło. Przepisy prawne, no to myślę, ale nie, to troszeczkę się różni, bo pracodawcą jest inaczej wicestarosta, a starosta, więc też przepisy prawne, na podstawie których, jeżeli byłoby płacone, a jeżeli nie, no to nie ma o czym mówić. I też druga część, czy odprawa była wypłacona, czy nie była, jeżeli znowu wypłacona, to za ile miesięcy. Korzystając z uprzejmości mediów i z nagranego filmu z ostatniej sesji Rady Miasta Pajęczna. Radni Miasta Pajęczna kierowali zapytania do burmistrza, co z drogami powiatowymi. Burmistrz odparł, że powiat nie ma pieniędzy, bo powiat musi zwrócić, więc nic z tymi drogami nie będzie robione. Więc ja mówię z tej strony, gmina Sośnia dołożyła 300 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze w ubiegłym roku do przebudowy tej drogi. Powiat zrealizował już mapę do celów projektowych, zabezpieczył 200 tysięcy. Natomiast pytam tutaj tak całkiem otwarcie, co z tymi pieniążkami z gminy, miasta i gminy Pajęczno, co z tą pieniążkami, które gmina Kruczygów ma dołożyć. Najpierw dołóżmy, a dopiero mówmy później, czy ktoś ma, czy nie ma na tą drogę. Dziękuję bardzo. Wszystkie na dzisiejszy dzień gminy tak partycypowały w kosztach uregulowania należności za to opracowanie, za tą mapę i jest w porządku. Poza tym nikt się nie wycofał. 10 będziemy zgłaszać propozycje do projektu opracowania dokumentacji na tym odcinku. No, tak więc jest dobrze. Tak sobie przypomniałem tutaj, ponieważ powiat toczy sprawę z Urzędem Marszałkowskim na temat kwoty tego 1 600 000 zł. I jestem zainteresowany właśnie, na jakim etapie jest to rozstrzygnięcie, czy jest już rozstrzygnięcie. Nie wiedział. Odpowiem. Można? Tak, oczywiście. Jesteśmy jako powiat w sporze z marszałkiem o zwrot tej kwoty, tak, kar umownych.
tytułu przekroczenia terminu wykonania tego zadania termomodernizacja zespołu szkół w Pajęcznie. Sprawa jest, była w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi rozpatrywana i nasz wniosek został oddalony. Gdybym ja była starostą, już dawno pozwałabym Urząd Marszałkowski o aneksowanie wykonania terminu umów, bo to Urząd Marszałkowski nam podpowiedział takie rozwiązanie i podpisanie dwóch aneksów o przedłużeniu właśnie tych roku. Bo mamy te umowy z Urzędem Marszałkowskim, nigdy nie zostały cofnięte, decyzje Urzędu Marszałkowskiego i w ogóle nie rozumiem, na jakiej podstawie Urząd Marszałkowski, podpisując przedłużenie wykonania tych robót, w tej chwili domaga się odsetek po tak długim okresie. Przypominam, że wszystkie kontrole, nawet tej szkoły podwójnie, przebiegały bez zastrzeżeń i nie było wtedy decyzji, że coś jest nie w porządku.